Cześć dziewczyny, siemanko. Dzisiaj witam się z wami w mniej świątecznym swetrze, ale dalej jest zimowo, dalej jest vlogmasowo, bo jest, wiecie, cozy sweterek. Teraz kolczyki. Kolczyki myślę, że będą pasowały dzisiaj jednak klasyczne złote. Do różu myślę, że czerwień nie bardzo, czy zielony. Także ubieram kokardki, które już raz miałam. Zobaczcie, włożyłam sobie wszystkie z powrotem do tej tabliczki, żeby móc rano, wiecie, je sobie wybierać i mieć je wszystkie w jednym miejscu. Wcześniej odkładałam je w sypialni na półkę i później, wiecie, rano zapominałam, że mam jeszcze inne pary. Brałam tylko te, które były na karteczce. Także ubieram. Bardzo ładne są te kokardy. Skończyłam się malować właśnie i będziemy dzisiaj pierwszy dzień testować nowe perfumy. Jeszcze wczoraj się nimi nie psikałam, tylko tyle co w sklepie testerem. Gumeczka mi spadła gdzieś. Zakładamy. Spałam w ogóle dzisiaj w Francuzie i zobaczcie, jak mi się włosy pokręciły. Będę dzisiaj taką Shakirą. Dobra, i testujemy perfumy. Mam je tutaj. My Way z wczoraj. Prezent od Kacpra. Nie wiem, ile razy w sumie się kręci. Tutaj raz. Raz tutaj delikatnie i raz tutaj delikatnie. Pięknie pachną. Zobaczymy, jak długo będą się utrzymywać. Przetestujemy je dzisiaj razem. W ogóle rano się obudziłam z delikatnym bólem brzucha, takim, wiecie, na okres. I jak tylko wstałam, pobiegłam coś szybko zjeść i łyknęłam tabletkę od razu, bo wiedziałam o tym, jakby znam swój organizm, że jak zaczyna się taki delikatny ból i wezmę tabletkę w porę, na czas, to ten ból się tak mocno nie rozhula i nie będę umierać. Także łyknęłam i jest całkiem nieźle. No wiadomo, czuję, że mam okres, mam pierwszy dzień i boli mnie brzuch, ale nie ma tragedii. Także właśnie się ogarnęłam. Jestem już, wiecie, pojedzona, gotowa do wyjścia. Także ubieram kurtkę, ubieram czapkę, buty, biorę torebkę i idę do biura, czyli standardowy rytuał w tygodniu. Pakowanie paczek Wowkow. Opaskę, którą miałam na głowie na poprzedniej scence, to opaska z mojej marki. Mam jeszcze na sklepie wowkow.pl inne produkty, także bardzo Was tam gorąco zapraszam. Ja spakuję paczki, nie wiem, czy będę Wam coś pokazywać, żeby nie było nudno, może jakaś krótka przebitka, a później jedziemy do Katowic. Wieczorem też będę miała gościa, wbija do mnie kumpela, także no, dzisiaj fajny dzień. Ostatnio ktoś mi napisał, że lubicie, jak pokazuję Wam w windzie stylówki, także jestem w windzie. Ubrałam czapkę z tamtego roku, chyba jest Crop albo z House'a. Płaszczyk ten taki stary z dziurami w środku. Sweter, jak widziałyście, spodnie mam takie balonowe i buty na takim delikatnym obcasie. I lecę. Lecę pakować paczuchy. Jestem już prawie pod biurem i słuchajcie, codziennie jest inna pogoda. Raz jest ciepło, raz jest zimno. Dzisiaj ubrałam czapkę, a mam wrażenie, że nie jest do końca potrzebne, bo jest ciepło. Paczki spakowane, wracam na chwilę do domu i powiem Wam, że nazbierało się tych paczek naprawdę sporo. Mieliśmy sporo pakowania, myślałam, że zejdzie nam szybciej, ale pakowaliśmy z 3 godziny. Także wracam do domu, coś sobie zjeść, załadować materiał na dzisiaj dla Was, dzisiejszego vlogmasa. No i jedziemy do Katowic. Zjedzie obiad i jedziemy coś kupić. Biorę ze sobą do domu też opaskę zapakowaną, ponieważ gościem, który przyjeżdża do mnie dzisiaj, jest Paulina Dry Reserves i jeszcze nie miałam okazji dać jej opaski naszej nowej z Wowkow pielęgnacyjnej, więc dzisiaj dostanie taki gift mikołajkowy. Jeden dzień spóźniony, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie korzystać. Do biura na wynos wzięłam yerbę, także pusty pojemniczek. Zawożę z powrotem do domu. Jeszcze update, jeśli chodzi o poduszkę. Spałam dzisiaj pierwszą noc na tej poduszce nowej i powiem Wam, że to, jak się obudziłam wyspana, jak czułam po prostu taką ulgę na karku, gdzie zawsze budziłam się i czułam ten kark, że mnie coś tam boli. Naprawdę rewelacja i w ogóle spałam na tym boku, na którym nie lubię spać, bo boli mnie właśnie szyja w ogóle bardziej na jednym boku. Spałam dzisiaj na tym boku, który właśnie jest bardziej obolały i rewelacja, także jak macie też taki problem właśnie z karkiem podczas snu, to ta poduszka ziska ergonomiczna, to taka prostokątna, mega, naprawdę mega, mega polecam. I mała teleportacja już do samochodu, tak jak Wam mówiłam, rano jedziemy właśnie do Katowic, jedziemy w Katowicach zjeść obiad, nie mamy dalej cateringu, więc dzisiaj sobie zjemy sushi, znowu z Sakury po sushi jedziemy kupić, trzeba mówiłam, że coś jedziemy kupić, komputer dla Kacpra. Prawda? Dla nas, Karpi. No dla ciebie głównie do pracy, tak? Nie no, że to jest dla mnie, no. Byłem sobie zamówić przed chwilą monitor
i będzie w przyszłym tygodniu do odbioru w Media Expert. Jedziemy do iSpotu po komputer, który na bank będzie za 2 albo 3 tygodnie, bo ich nigdzie nie ma. Klaudia, co na ten temat powiesz? No, takie życie. Znowu męczę playlistę C świąteczną. No i jedziemy. Mamy zielone światełko, jedziemy. Wjechaliśmy na miejsce, kasjer poszedł odebrać sushi, no bo teraz wiecie tylko na wynos, szkoda bardzo. Aj, za głośno trochę muzyka. Widzicie mnie słyszeć. A no, także jesteśmy tutaj, mamy sakurę, panie w recepcji. Szykują, mam nadzieję, dla nas zamówionko. Jestem już głodna, jest godzinka 14.50, Katowice. I głód troszkę doskwiera, w domu sobie przekąsiłam jogurt, ale to wiecie, taki jogurt przeleciał szybko. Nie zaspokoił mnie za bardzo. Kacper wraca, chyba jeszcze nie jest gotowe nasze zamówienie. No. Wraca, pewnie musimy poczekać, bo mamy jeszcze 10 minut, a 15 miało być. Nie ma? Nie ma. Musimy czekać jeszcze. Ja sobie zagram w takim razie w szachy. Tak? Grasz ze mną? Kacper jest Gambit Królowej. Będzie grał w następnej sezonie główną bohaterkę. Tak. Włosy tylko na rudo i lecisz. Przyszło sushi, Kacpra Tatar. I moja wegetariańska w tempurze ze szparagiem. Wygląda pysznie. Dobra, uwaga, robię test. Ja, słuchajcie, z aparatem ogólnie jem bardzo komediowo. Wygląda to dość śmiesznie. Tutaj panie nas widzą akurat idealnie w oknie. Sushi przy muzyczce z Kevina, jak Kevin robił imprezę z manekinami. Mamy tutaj szwedzki stół na desce rozdzielczej. I wcinamy, dobra? Pycha. Jesteśmy już w Silesii. Przyjechaliśmy, dalej trwa remont. Tak jak na pierwszym vlogmasie byłam tutaj z mamą i z Wiką i był remont na tej stronie. Dalej jest pusto. I najpierw co? iSpot. A potem co? Coś jeszcze innego? Nie no, chyba tyle. Ja nie wiem, jak ty coś chciałeś jeszcze. Tylko iSpot. Dobra, no to tylko iSpot. Z ciekawości oglądamy sobie dwunastki, nie mam zamiaru zmieniać, ale zobaczcie, jaki ten mały jest malutki, jak piątka. I słuchajcie, nie ma. Nie ma, wyprzedały się. No i mamy się wpisać na listę rezerwową. Dobra, słuchajcie, tam nie mieliśmy jak gadać w maskach i tak dalej, poza tym głośno grała muzyka, więc jeszcze raz możemy powiedzieć, że jesteśmy wpisani na listę jakąś... Oczekujących. Tak, bo jak nie było w ogóle komputerów. Jak się odezwał. Ale jakiego bierzesz? Być. Powiedz, bo ja nie wiem, czy nie, mówi, nie wiem, czy mówiliśmy. Era. Tego najnowszego z nowym procesorem Apple. No i no nie było ani jednej sztuki, ani mniejszej pamięci, ani większej. Ani nawet nie było Pro, znaczy nie ma żadnego komputera z najnowszym procesorem. No, także Kacper jest na liście rezerwowych, pan ma dzwonić, nie wiadomo kiedy, czy bliżej świąt, czy wcześniej się uda. Wróciłam do domu, zaczęłam sobie szykować kubeczki na herbatę, na przyjście Pauliny, już sobie przygotowywać gdzieś tam powoli, składniki na herbatę zimową i rozbiłam płytę indukcyjną. Kto ogląda moje stories, Instagram, Klatex, w ciągu dnia relacjonuję dzień, pokazuję wam niektóre rzeczy. Pokazywałam jakieś 2 czy 3 tygodnie temu, że rozbiłam płytę indukcyjną. No i doradzałyście mi, że ogólnie trzeba ją wymienić, że już nie da się naprawić płyty indukcyjnej itd., itd. I wyobraźcie sobie, że znowu trzaskałam płytę indukcyjną. Nowy okaz. Pyk. Pierdzielnęła na boku. Przez przypadek przewróciła mi się szklanka na płytę indukcyjną, bo robiłam tutaj herbatę. Przewróciła mi się szklanka, gipnęła i po prostu strzeliła tutaj. Tutaj jest potrzaskane z ostatniego razu. Staram się w ogóle tutaj nie wycierać, żeby bardziej mi nie poszło. I słuchajcie, po prostu mam ogromne szczęście. Ogromne szczęście i w sumie powiem nieskromnie trochę logiki, bo miałam kupować i wymieniać płytę od razu po tym pierwszym incydencie, czyli po tej pierwszej jakby sytuacji, gdzie ona pękła. Ale stwierdziłam, że wyprowadzamy się i w sumie nie daj Boże, jak przy prowadzce będę coś wyciągać z szafek i upadnie mi, to będę płaciła za płytę razy dwa, no bo wiadomo, że właścicielom po wyprowadzeniu się musimy jakby zostawić stan taki, jak zastaliśmy, więc płyta musi być sprawna, nie może być poczaskana.
No i stwierdziłam, dobra, okej, kupimy tą płytę, ale nie wymienimy jej teraz, wymienimy sobie ją, jak już wszystko przewieziemy z tego mieszkania, będziemy mieć takie kilka dni zapasu do oddania właścicielom, więc wtedy po prostu przyjdzie osoba, która nam tą płytę zamontuje i będzie wszystko okej. I całe szczęście, jestem po prostu z siebie na maksa dumna i szczęśliwa, że tego nie zrobiłam, bo gdybym teraz potrzaskała drugą płytę indukcyjną, a wiecie, płyta indukcyjna to jest taki dość spory wydatek i dla nas taki dodatkowy wydatek przed wyprowadzką, no bo jakby gdybym jej nie potrzaskała, no to nie trzeba byłoby płacić tego prawie 1000. Także no po prostu ktoś chyba nade mną czuwa i całe szczęście, że to jest ta potrzaskana płyta, a nie nowa, serio. Ale i tak, no, narobiłam. I przygotowałam nam herbatkę, którą wam pokazywałam w jednym z poprzednich vlogmasów, z pomarańczą, z goździkami, z miodkiem, kubeczki świąteczne oczywiście obowiązkowo i czekam na Paulinę. I słuchajcie, oprócz opaski naszej wałkałowej, naszykowałam Paulinie kulę do kąpieli, miałam akurat kilka takich kuli, wiem, że Paulina bardzo lubi kulę do kąpieli, więc taka kula i skarpety świąteczne. I zobaczcie, mam już gościa jednego, tutaj drugiego i wcina sobie, dałyśmy mu taką kostkę, miałam akurat od Barego, wcina. I nabrudził już strasznie. Znalazł sobie jakiegoś liścia i sobie go tutaj rozwalał, tak? Ale jest grzeczny mimo wszystko. Nie gryzie tutaj nic, nie psuje. Nie, to pod tym względem jest no grzeczny, ale to rozwalać, rozszarpywać. Lubi, no. Ale to każdy szczeniaczek, co? Dobry? Jakiś mamy patyczek o smaku bawoła i mu posmakował. No bardzo. Ale ma to uszko takie śmieszne. Chodź tutaj, do kamery się pokaż tak ładniej. Nie przeszkadzajcie mi, ja tutaj sobie jem. O, słuchajcie, oprócz herbatki mamy też grzańca. Paulina przyniosła mi grzańca. Wcześniej piłam bezalkoholowego, dzisiaj już na grubo lecimy. Dzisiaj na grubo. Także podgrzewamy sobie go i dołożymy chyba pomarańcze, goździki, żeby go jakoś fajnie doprawić. Sprawdzamy, słuchajcie, reakcję Elmo na rumbę, na odkurzacz. Pierwszy raz podobno widzi, tak? Nie widział wcześniej. Zobaczcie. A tutaj już zaczyna pracować. Nic zobaczyć. Boi się chyba jeszcze na razie. Gdzieś tam chodzi. Patrzy tak dołem, no. Patrzy tak dołem. Włączyłyśmy sobie, słuchajcie, z Pauliną kominek, pijemy sobie grzańca i co? Spoko, nie? Dobre. Bardzo dobre. Naprawdę dobre. Ja właśnie wcześniej wam pokazywałam chyba w przedwczorajszym vlogmasie, że piję bezalkoholowego, no to powiem szczerze, że ten jest lepszy, bo nie jest taki słodki. Tamten był z dodatkiem miodu, no i tak przez to był trochę dla mnie za słodki w pewnym momencie pod koniec. A tu mamy takiego małego rozrabiakę, nudzi się już teraz. Straszny. I rosną mu ząbki i już tak wiecie, swędzą go pewnie i chce nas gryźć, podgryza nas. Ale jest przesłodki, wybaczymy mu to. Ale nie da się go wymęczyć. Totalnie. Jest niszczalny. Pełno energii, jak jest niszczalny jestem, co? Kochany. Ale śmiałyśmy się z Pauliną, że to jest pies influencerów prawdziwy, bo słuchajcie, on do kamery faktycznie się ustawia bardzo ładnie. I tutaj się pokazuje grzecznie. Ale lubi się bawić, co? Lubię zaczepiać, lubię! Zobaczcie, Elmus się tak wyszalał, że teraz już jest taki grzeczny, już chce wracać do domu. Przyjechali po niego rodzice, obydwoje. Już będzie teraz spał, będzie spał pewnie, nie? W domu. Chyba, że tu zostajesz, co? A mógłbyś, my byśmy się zostawili. Chętnie. Takiego niegrzeczniucha. No, miły niegrzeczniuch. Nie na spacer podam. Ja pójdę, chętnie. Chętnie, ten pan za mną nie jest chętny, ale ja chętnie pójdę. Jestem chętny do przytulania. Zobaczcie, jacy państwo turyści. Dominik tutaj niesie synka w torbie. Ale jest zadowolony, naprawdę, bo on nie lubią, nie? A on jest przyzwyczajony, no. Znaczy, jak jeszcze nie wychodził na dwór, to chciał wyskakiwać, nie? No, taki ciekawy, ale jak teraz widzi torbę, to skakuje, siedzi sobie spokojnie, no. Słodziak. No. Musi, jak idziemy do domu? On czasem woli do torby niż na smyczek. No tak, nie musi chodzić, nie? A do torby wskakuje, siedzi. Tak. Idziemy. Nie musisz chodzić. Zrobiliśmy dwie fotki Instaxem na pamiątkę z wizyty. Później już przyjechał Kacper z Dominikiem, byli na treningu, więc zrobiliśmy też jedną wspólną. I w ogóle bardzo często piszecie i pisałyście nam z Pauliną, że jesteśmy do siebie podobne, że wyglądamy jak siostry, także możecie dać znać w komentarzach, czy tak uważacie. I faktycznie, jak miałyśmy podobny kolor włosów wcześniej, jak miałam ciemne włosy, to troszkę tego podobieństwa gdzieś tam było. Także śmiesznie.
Dobra, i lecimy sobie z kalendarzami. W tle będzie kominek tutaj pięknie rozpalony. Pierwszy kalendarz z NYXa, Diamonds and Ice. Dzisiaj otwieramy już okienko numer 8. Także już, słuchajcie, zbliżamy się do końca alejki w sumie. Już jesteśmy na końcu. O, super, dzisiaj jakiś błyszczyk. Mam dzisiaj olejek do ust i mega, bo ja mam mega suche usta. Na ostatnim vlogmasie same zauważyłyście, że miałam takie poranione, już suche, popękane, więc nawet sobie zobaczę teraz ten olejek. Miałam go też w zeszłym roku w kalendarzu i bardzo spoko. Fajnie pachnie. Tak delikatnie i faktycznie tak natłuszcza usta. NYX. I w NYXie numer 8 tutaj. O, znowu jakiś duży produkt. I dzisiaj mamy krem. Krem do twarzy, nawilżający. Głównie do skóry suchej preferowany i wrażliwej. No ale przetestuję na sobie. Ja mam cerę raczej normalną, w kierunku do mieszanej. Czasami się przytłuszcza, czasami się przesusza. Ale jak mam taką małą ilość, małą próbkę, to oczywiście przetestuję też bardzo chętnie. Tak jak Wam mówiłam, NYX bardzo pozytywnie mnie zaskakuje. Obsession, Makeup Obsession. Numer 8. Znowu coś takiego polskiego. Chyba jakiś błyszczyk albo szminka. Błyszczyk. Taki różowy, taki trochę Barbie kolor. Róż trochę jak, no, mój sweterek w sumie. Praktycznie identyczny odcień. Lip gloss. Tak jak myślałam, błyszczyk. Dobra. I ostatni kalendarz, czyli kalendarz słodziutki. Numer 8. Tutaj. Oreo znowu. Teraz nie mam ochoty jeść przed kolacją, bo jeszcze nie mam kolacji, ale zostawiam sobie go jutro. Może po śniadaniu sobie go przekąszę. Także na dzisiaj kończę vloga. Ja teraz w ogóle idę nagrywać film na YouTube'a. Także jak oglądacie tego vlogmasa, to najprawdopodobniej na moim kanale Klatek, w drugim kanale, jest już nowy film z makijażem. Także możecie wbijać sobie po obejrzeniu vlogmasa na kanał Klatek, mój kanał Beauty. A ja zmykam. Jutro we vlogmasie wizyta u dentysty, wyjazd do Wrocławia, więc też będzie się działo. Do zobaczenia w takim razie. Buziaki. Pa, pa!